Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Dzisiaj zapraszam Was do rozkręcania, czyszczenia, serwisowania tego oto foldera, czyli Kubi Monster Dog. Można by sobie zadać pytanie, po co? Mechanika tutaj naprawdę jest na całkiem niezłym poziomie. Powiedziałbym, że bardzo dobrym poziomie. A powiem szczerze, jest to, tak jak tutaj widzicie, pierwszy folder w mojej kolekcji z głównią z Damastu. No i stwierdziłem, że chętnie zobaczę, jak to wszystko też wygląda od spodu i zapoznam się z tym. A druga kwestia jest taka, że nie będę ukrywał, że po prostu ostatnio mi się spodobało rozkręcanie noży. Jakoś tak przełamałem ten swój pierwotny lęk co do robienia tego. I z tego też powodu, jak się nadarza okazja, to chętnie sobie dany nóż rozkręcę i zobaczę, jak to wszystko tam od środka wygląda. Dobra, tu to trzeba, czyli trzeba będzie odkręcić również i te śruby. Co jest tutaj fajne, myślę, że warte też podkreślenia, to fakt, iż wszystkie śruby to są torksy 8. Zobaczymy, czy wszystkie. Dobra, wszystkie poza klipsem. To są torksy 8. Klips to jest T6. Ale czy to będzie konieczne? Czy ta śruba od klipsa przechodzi również przez ten filarek? Bo na razie to za bardzo nie chcę tutaj puścić, ale zobaczmy, jeszcze przepchajmy to. Dobra, to już wychodzi. Jedno łożysko wyleciało. Dobra, kładka. Wszystko dam tutaj. Dobra, głównia też nam wyszła. Jeszcze sobie szybko spojrzę, czy łożyska. Tak, mają tutaj dwie różne strony i z tego co widzę, dobra, tą stroną idzie, mam nadzieję, że zapamiętam. Tą stroną idzie do układek, tak jak tutaj widzimy. Ale się tu skubany trzyma. Czego ty się tak złapał? O, dobra, stop pin też wyleciał. Wszystko, o, kurczę, powiem szczerze, no, solidna konstrukcja. Nie ma co ukrywać, solidna konstrukcja. Dobra, czy chce mi się bawić odkręcanie tego? Myślę, że nie. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Możemy śmiało od razu przejść do czyszczenia. Jeszcze tylko sobie spojrzę na tą głownię, jak ona się prezentuje. Jak widać, jeśli chodzi o smary, ja tutaj nic nie, ze swojej strony nie dawałem. To nie jest on żaden jakiś taki gęsty, takiej grubej konsystencji. Widać, że tutaj raczej zostało czymś takim no, dobrym posmarowane i ma to też przełożenie na mechanikę. Jak widać, nożyk już zdążył się trochę ubrudzić. Okej, dobra, czyli tak, czyli tutaj mamy, co warte też zauważenia, mamy tutaj wzór na damastu z boku, ale z kolei na grzbiecie już go nie ma w żadnym miejscu. Więc to można powiedzieć, że jest taki chyba budżetowy damast, chociaż specjalistą w tym akurat temacie nie jestem. Tak jak przed chwilą Wam powiedziałem, jest to pierwszy mój nóż z głównią właśnie w tym stylu, bo chyba tak to można określić, że jest to pewien rodzaj stylu. Jeśli chodzi o wykończenie główni, tak jak mamy, nie wiem, satynę, mamy różnego rodzaju powłoki, no i też myślę, że takim stylem wykończenia, rodzajem wykończenia główni jest też właśnie damast, który niekoniecznie musi mieć tutaj wiele wspólnego z tym pierwotnym, oryginalnym damastem.
tylko jest to bardziej taki właśnie po prostu wzór uzyskany tutaj złączenia przynajmniej dwóch różnych stali. O, proszę, jaki akcent. Nie zauważyłem. Mamy tutaj logo firmy QB na linersie. O, i tu też jest dodatkowe logo na listku blokady. Czyżby to było logo Knife Maker, który zaprojektował ten folder? To jest projekt autorstwa Dmitrija Tkaczuka, jeśli dobrze zapamiętałem. Tak, to będzie Dmitrij Tkaczuk. Jeśli się coś pomyliłem, to poprawcie mnie proszę w komentarzach, ale z tego co pamiętam, to jest jego. Nie wiem, nie zapamiętam jak wygląda jego logo, czy to jest to, czy jednak nie. Być może, stawiam, że raczej tak. Ale też oczywiście, jak jesteście lepiej tutaj zorientowani, no bo ja nie jestem żadną alfą i omegą w tym temacie, to możecie też dać znać w komentarzach, czy faktycznie i jedno i drugie, czyli że tutaj pan Tkaczuk jest projektantem tego noża i czy to jest tutaj właśnie jego logo. Dobra, wytrzyjmy sobie niż ten. My tu mamy, jest forma zabezpieczenia, czyli nie mamy tutaj często ostatnio stosowanego tak zwanego D-shape, czyli tej z kształtu litery D, nie takiego idealnego walca, tylko mamy tutaj jedną stronę spłaszczoną, dzięki czemu to się blokuje i kręcimy się z jednej strony i musimy martwić się o zablokowanie z drugiej. Nie, to zostało zrobione tutaj związane takim oto wcięciem, które widzicie, które po prostu blokuje się w odpowiednim miejscu na rękojeści. Jeszcze może stopinę wyczyszczę. Okay. Teraz zobaczmy, czy będzie widać to miejsce, czy to jest na tej, czy na tej, tu, na tej. No i proszę. Jest dokładnie, to się w jedno w drugie wpasowuje, wszystko się wtedy ładnie, pięknie blokuje, a ja nie czuję, że rymuje. Ok, teraz wyczyśćmy trochę dokładnie, tutaj akurat przyda mi się tyczek, żeby... O, zobaczcie, ale tego brudu się tu nazbierało. Teraz druga strona. O, tu też, kurde. No, sporo. Dobra. Czy tu coś jeszcze? A, tu jest jeszcze jakiś taki element, który też dobrze byłoby usunąć. Tu też możemy, ale może wezmę świeży patyczek. Przeczyszczone. Tutaj również łożyska też. No dobra, to możemy przystąpić w takim razie do skręcania tej całej konstrukcji. Zacznę sobie teraz tak, jeszcze muszę sobie przypomnieć, to było od tej strony pokazowej. Dobra, czyli lepiej, żebym zaczął jednak od tej strony. No tak, no bo tutaj też mamy to wycięcie przecież logiczne. Jest to. Teraz liners. Dobra. Okej, no to możemy zacząć tutaj aplikować smarowanie.
Okej, dobra. I jeszcze, żebym potem nie zapomniał, to od razu dam stop pina. Wszedł ładnie. Teraz głownia. Głównia jest, a więc aplikujemy zmarowanie. Składamy całość. O, tu coś się poprzestawiało. Jeśli chodzi o pivota, to złączyło się to bardzo ładnie, ale za to widzę, że z tymi filarkami już jest trochę gorzej. Użyć siły. Albo i nie. O, teraz trzeba to trochę pchnąć i wcisnąć. Dobra, no powiem szczerze, jak do tej pory mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo przyjemny nóż do rozkręcania. To też dobrze świadczy o jakości wykonania, bo gdyby ona w którymś miejscu kulała, no to rozkręcenie byłoby bardziej kłopotliwe. Więc jak do tej pory idzie to naprawdę sprawnie, zresztą myślę, że też po czasie będzie to widać, czy po czasie oczywiście tego filmu. Być może to będzie jedno z najkrótszych serwisowań noży na moim kanale. Jeszcze tylko teraz to wszystko poskręcamy i zobaczymy, jak to będzie stało pod kątem centrowania mechaniki. Dobra. Okej. Wow. Dobra, jeszcze zobaczmy. No, kręcę na maksa. Centrowanie trochę zeszło, więc poprawię. Okej. No, chyba za mocno jednak. Dobra, delikatnie teraz. Okej. Centrowanie idealne. Zobaczmy. O, jest lekki blade play. Mechanicznie jest gilotyna, ale trzeba tego blade playa się pozbyć, centrowanie, okej. Dobra, jest delikatny luz, ale mam wrażenie, że nie wiem, czy to widzicie, że logo idealnie się nie wpasowuje, czyli coś mi tutaj musiało nie trafić. Być może jak próbowałem tutaj tą układkę wstawić, to tu mi się to wszystko, a nie, no nie, może będę musiał wszystko na nowo, nie, taki mieliśmy dobry czas. Okej. Próbuję to teraz wstawić odpowiednio. Dobra, teraz powinno wejść. Okej. Dobra. Rozumiemy, ale chyba trochę za mocno. No, chociaż centrowanie jest no prawie że idealne. Ale jest jednak trochę za mocno. Trzeba to trochę delikatnie poluzować. I od razu centrowanie wskoczyło nam na lepszy poziom. Blade playa żadnego nie ma. Mechanika bardzo dobra. Okej. Spróbuję jeszcze delikatnie.
Blade Play'a nie ma. Jest ok. I centrowanie. Zobaczymy, jakie. Okay, teraz by było idealne. Dobra. A jest lekki Blade Play. Dobra, teraz nie ma. Głównia opada. Okej. Dobra, centrowanie jest praktycznie rzecz biorąc idealne. Może delikatnie tutaj w stronę klipsa odchodzi ta głownia, ale to jest delikatne. Myślę, że tutaj nie ma się co za bardzo tego czepiać, tym bardziej, że Blade Play'a żadnego nie ma. Mechanika jest na poziomie gilotyny, no ale też waga tej głowni robi swoje. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o to serwisowanie, rozkręcanie noża. Przypomnę, Kubi Monster Dog. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.